malowaniu na ściance i z zaliczeniem zielonej groty usytuowanej przeszło 30 metrów pod poziomem morza jesteśmy proszeni o oczyszczenie dna brzegu wioski, przy której nurkujemy. Pozostałe powietrze pozwala nam w ciągu 20 minut na oczyszczenie tego dna i wyciągnięcie z niego olbrzymiej ilości puszek i innych paskudstw, czym zaskarbiliśmy sobie wdzięczność miejscowych notabli. W podziękowaniu za proszelni zostaliśmy na poczęstunek, gdzie podano pieczoną rybę, wino i piwo. W pierwszym dniu podwodnych przygód przemieszczamy się do miejscowości Komiża. Tutaj spędzimy nocleg, a na następny dzień wyprawimy się na dalsze nurkowanie. Señorita bonita, my love for you seems to grow and grow. And when I hold you, I can't let go. Sharing every single day, that's the way it's gonna be. Never realized I needed anyone. But then, now I need you all the time. Gonna spend my life with you. Przed zejściem w głębinę obowiązuje przeprowadzenie briefingu, podczas którego omawia się szczegóły zejścia i zwiedzania wraków pod wodą. Skoczy do wody i stwierdzi, że mi się dobrze oddycha, bo bez buty. A, bo butli nie odkręcił. Z początkiem XX wieku nastała era parowców. Żagiel został odsunięty na bok. Część z nas bardziej
zaprawionych w nurkowaniu wybiera się na wrak takiego parowca. Pierwsza grupa do roboty. Marca 1939 roku w zachodniej części wyspy Wis na Skales, Tupisce, przepływający parowiec Vasilios armatora greckiego z ładunkiem węgla osiadł na tej skale i zatonął. Spoczywa teraz na głębokości od 25 do 55 metrów głębokości. Wrak ten o długości 100 metrów jest teraz licznie odwiedzany przez różne ekipy nurków. Widać wspaniale zachowane windy szalup ratunkowych. Następny nasz punkt nurkowania to Błękitna Grota. Niewiele metrów pod powierzchnią wody można zobaczyć wspaniałe zjawisko. Promienie słoneczne odbijające się z zewnątrz skały od dna wpada do wewnątrz groty, rozświetlając ją błękitnym kolorem. Jaki kolor on jest, nie? Zielono-żółty. Dobra. Prześwitującej na powierzchnię wody robimy sobie kilka pięknych ujęć w grocie. Petry, super! Toplo! Super! Ale 16 metrów ciepło, tak? No, wtedy się to wygląda, ale po nurkowaniu zastanawiamy się, skąd tu tyle tego sprzętu. Skąd to się wszystko wywlekło na wierzch i gdzie to w tej chwili po suszeniu pochować? Po przebytych wrażeniach drobna przekąska, szykujemy się do ostatniego punktu. Wrak parowca Tetti. Oczywiście wszystkie zanurzenia wykonujemy pod bacznym okiem nurka Centrum Nurkowego z Chorwacji. Takie tu chorwackie przepisy, od których odstąpić nie wolno. 23 maja 1930 roku na widocznej skałce rozbił się parowiec Tetti. Spoczywa obecnie około 30 metrów pod powierzchnią wody.
najbardziej widoczna i dobrze zachowana jest rufa. Widać tu koło sterowe, całe porośnięte algami. Pogoda zdecydowanie się zmieniła na niekorzyść. Zaczyna wiać coraz silniejszy wiatr. Przyjmowane prognozy mówią o sztormie. Musimy szybko się zwijać i całodobowo uciekać do naszego portu przeznaczenia, do Sukhothanu. Czeka nas burzliwa noc i płynięcie w ciężkich warunkach. Nasze dwa wynajęte jachty dziennie prą do wyznaczonego celu ostro na wiatr. Po drodze jeszcze raz musimy się zatrzymać w małym porciku, bo tym razem nawalił krętlik górny roller foka. Sukhothanie mamy pół dnia wolnego po wyładunku naszych ciuchów z łódek, w związku z tym część z nas wybiera się do Zadaru. Zadar to główne miasto północnej Dalmacji. W
IX wieku przed naszą erą tereny dzisiejszego Starego Miasta zamieszkiwało iliryjskie plemię Liburnów. W średniowieczu miało status wolnego miasta, w X zaś wieku miasto uznało władzę zwierzchnią królów chorwackich. Następnie w mieście panowali kolejno Wenecjanie i Turcy, przyczyniając się kolejno do upadku świetności tego miasta. Główne obiekty zasługujące na zwiedzanie położone są w okolicach okrągłego kościoła świętego Donata, bizantyjskiej budowli z IX wieku zbudowanej za rzymskim forum. Tu dobrze zachowany, widoczny klasztor franciszkanów. Pochodząca z XIII wieku romańska katedra świętej Anastazji nigdy do końca nie została odbudowana po zniszczeniach, jakie miały miejsce w II wojnie światowej. Teraz możemy oglądać pozostałości tej katedry, elementy budowli, sarkofagi i część murów przyziemnych. Tu widzimy mały kościółek serbski. Poprzez bramę portową idziemy do naszego busa, który zawiezie nas z powrotem do Sukhothane. Brama portowa. Nasza przygoda powoli się kończy. Pojedziemy do swoich domów. Atmosfera była wspaniała. Wyprawa cała bardzo udana. I do zobaczenia na następnych wyprawach. Ale proszę zapytać.